w imieniu całej szkolnej społeczności publicznej szkoły podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Rudniku nad Salem powitać na dzisiejszej uroczystości pana burmistrza Waldemara Grochowskiego. Księdza proboszcza Waldemara Wariona. Księży, osoby duchowne, radnych Rady Miejskiej, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów i kierowników instytucji działających w naszym mieście, zarząd i członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, zarząd i członków Koła Emerytów i Rencistów, nauczycieli, pracowników, czynnych i emerytowanych, rodziców i uczniów, sympatyków i przyjaciół naszej szkoły. Hołdzie naszemu wielkiemu rodakowi, który już od 10 lat jest patronem naszej szkoły i z dołu Pana otacza nas opieką i wsparciem. Chcemy poprzez włożony w przygotowanie dzisiejszego spektaklu wysiłek dać świadectwo temu, że przykład, nauczanie i wskazówki Jana Pawła II są dla nas wyzwaniem w dążeniu do świętości, doskonałości, do której zachęcał nas nowy polski święty, Jan Paweł II. Dążenie do świętości pojmujemy jako stawianie sobie wysokich wymagań i wysiłek, byśmy każdego dnia osiągali wyżyny. Mam nadzieję, że oprócz tego, iż jesteśmy szkołą z 53-letnią tradycją, udowodnimy, że jesteśmy szkołą otwartą i szkołą dialogu. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Oddaję głos uczniom. Polskiej, maj to miesiąc wyjątkowy. Urzeka nas nie tylko piękno ojczystej przyrody, rozkwitającej promieniach słońca, ale w szczególny sposób przeżywamy liczne uroczystości, patriotyczne i kościelne. Przy kapliczkach i w kościołach niosą się słowa litanii loretańskiej, zaś pod pomnikami rozbrzmiewają patriotyczne pieśni upamiętniające kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wszystkie szkoły noszące imię Ojca Świętego Jana Pawła II mają jeszcze jedną piękną majową rocznicę. Rocznicę urodzin swojego patrona. Dla naszej szkoły ten rok jest szczególny, bowiem 17 maja obchodzimy 10. rocznicę nadania imienia i jakże nas cieszy to, że zbiega się ona z ogłoszeniem świętości naszego patrona. Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, papież Polak, był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat, zmieniło losy wielu ludzi, a nawet narodów.
drogi bracie i siostro, byś razem z nami spojrzał na życie i działalność Ojca Świętego i nauczył się Go naśladować. Otwórz swe serce, by mogło w nie paść i wzrastać Słowo Boże, które kierował i kieruje do nas wielki rodak. Wysłuchajmy biograficznych wątków z życia namiestnika Chrystusowego. 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodziło się trzecie dziecko Emilii i Karola Wojtów, które ochrzczono miesiąc później w kościele parafialnym i nadano imiona Karol Józef. Czy ktoś mógł przewidzieć wtedy, że zostanie ono 264 papieżem w historii Kościoła? Ale póki co wołano na niego Lolek. Lolek był uśmiechnięty łobuzakiem, który biegał z gęstwiną jasnych, rozwichrzonych włosów, grał w piłkę nożną, chętnie stał na bramce i pływał w rzece Skawie. Lubił też płatać figle. Kiedy ze swoim kolegą szkolnym, Julkiem Krugerem, wyrgał na chwilę szablę miejscowego policjanta, żeby sprawdzić, czy jest prawdziwa, bo policjanci nosili wtedy szable, a nie pistolety. O tym wydarzeniu mówiły całe Wadowice i zaśmiewały się z fantazji chłopaków. Lolek miał szczęśliwą rodzinę. Kochał rodziców i 14 lat starszego brata Edmonda, zwanego Młotkiem, który nosił go na ramionach, grał z nim w piłkę i był lekarzem. Ich siostrzyczka Olga zmarła kilkanaście godzin po narodzeniu. Choć starszy brat mu imponował, Lolek nie chciał iść w jego ślady. Nie myślał też, żeby zostać księdzem, mimo że dzień rozpoczynał od modlitwy i służenia na mszy jako ministrant. Gdy Lolek miał 9 lat, zmarła mu mama. Przeczuwała jednak, że Karolek będzie wielkim człowiekiem. 3 lata później umarł ukochany Mundek, który zaraził się szkarlatyną od pacjentów w szpitalu. Ojciec i syn stali się mocno rozłączni. Tata poświęcał Lolkowi dużo czasu. Starał się, aby chłopiec nie był smutny. Razem wędrowali po górach, razem się modlili, wspólnie czytali. Tata dbał o syna najlepiej jak potrafił. W Wadowicach uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Uwielbiał historię i język polski. Jego przyjaciele mówili, że jego świadectwa były dość monotonne. Z góry na dół same piątki. Kolegą był dobrym. Podpowiadał, pomagał w lekcjach. Gdy trzeba było, posyłał ściągi, ale sam ze ściągawek nigdy nie korzystał. Pasjonował się teatrem. Chętnie grał w szkolnych przedstawieniach. Po maturze w 1938 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wybrał polonistykę, naukę o języku polskim i literaturze. Chciał zostać aktorem. Ale w 1939 roku wybuchła wojna. Niemcy napadli na Polskę. Uniwersytet zamknięto, a Karol poszedł do pracy w fabryce. Była to ciężka fizyczna praca. W 1941 roku boleśnie przeżył śmierć swojego ojca. Mając 22 lata, jesienią 1942 roku wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał już po wojnie 1 listopada 1946 roku, a potem były 2-letnie studia w Rzymie, powrót do Krakowa, praca z młodzieżą i wspólne wycieczki, na których młodzi nazywali go wujkiem. Na jednym z pływów kajakowych wujek dowiedział się, że zostanie biskupem. Był to rok 1958. 16 października 1978 roku o godzinie 18.18 cały świat usłyszał, że następcą świętego Piotra został wybrany polski kardynał Karol Wojtyła, który przybrał imiona swoich poprzedników, Jan Paweł II. Sam papież powiedział: przesiadłem się z kajaka na łódź Piotrową. Powołanie zrodzone w jego sercu nabrało teraz nowego znaczenia. Było wiele znaków poczytywanych zapowiedź wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jeden z nich miał miejsce w Ludzimierzu, gdy Karol Wojtyła przyniósł prymasem wyszyńskim na koronację figury Matki Bożej Gaździny Podhala. Wtedy z rąk Marii wypadł perło prosto w ręce krakowskiego biskupa. Prymas tysiąclecia powiedział: Karolu, Matka Boża oddała ci władzę nad Kościołem.
Ojciec Pio, ten niezwykły stygmatyk, również przepowiedział młodemu Karolowi, że zostanie papieżem, lecz na jego pontyfikacie widzi krew. Druga część proroctwa ojca Pio spełniła się 13 maja w 1981 roku, gdy na placu świętego Piotra w Rzymie papież został postrzelony przez zamachowca Ali Akcza. W tym czasie cała Polska, klęcząc na kolanach ze łzami w oczach, błaga miłosiernego Boga za pośrednictwem Marii o łaskę życia i zdrowie dla naszego wielkiego rodaka. Prośba ta została wysłuchana. Matka Najświętsza Pani Fatimska uprosiła u swego syna łaskę życia dla jej wiernego sługi i czciciela. Karol Wojtyła to wielki czciciel Matki Bożej. Zawsze powtarzał jej Totus Tus, czyli cały Twój. To hasło znajdowało się również w jego herbie papieskim. Pierwsze swoje kroki papież skierował w Polsce na Jasną Górę. Gdy odwiedził ojczyznę po zamachu, przywiózł Matce Boskiej Częstochowskiej swój przestrzelony pas sutanny i powiedział: to Ty uratowałeś mi życie. Kulę wyjętą z jego ciała ofiarował Matce Najświętszej w Fatimie. Polscy góra, dziękując Najświętszej Maryi Pannie za ocalenie papieża od śmierci, wystawili Maryi wotum wdzięczności sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach Zakopanem. Papież Jan Paweł II mianował 232 kardynałów, w tym 9 Polaków, beatyfikował 1318 błogosławionych, w tym 154 Polaków i kanonizował 478 świętych. Czas trwania pontyfikatu Jana Pawła II to 9666 dni. Ojciec Święty napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. Odbył najwięcej podróży wśród dotychczasowych papieży. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku po zakończeniu apeli jasnogórskiego, pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. W ciągu ostatnich 2 dni życia towarzyszyli mu nieustannie wierni z całego świata. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 roku, kiedy Jan Paweł umarł 2 kwietnia 2005 roku, wszyscy wołali Santo Subito, to znaczy święty natychmiast.
Doczekaliśmy tego radosnego dnia, 1 maja 2011 roku, kiedy to święto Bożego Miłosierdzia Kościół ogłosił Jana Pawła II błogosławionym, a 27 kwietnia bieżącego roku odbyła się jego kanonizacja. Oznacza to, że jego życie bardzo podobało się Panu Jezusowi, którego z całego serca kochał i naśladował. To jest cała tajemnica świętości. Świętość możliwa jest dla każdego. Napisał na kartce: jestem radosny, wy także bądźcie. Święty to przyjaciel Boga. Czy chcecie być przyjaciółmi Boga? Zapewne tak. Posłuchajmy teraz piosenki w wykonaniu oddziału przeszkolnego, która przypomni nam o tym, że każdy chrześcijanin może być święty, tak jak Jan Paweł II.
Władysławie Kostko, Święty Wincenty z Pawlo, Święty Janie Marii Owianej, Święty Janie Bosko, Święty Katarzyno Sienko. Choć wiele dzieci Polska ma, wielu mężów stanu, to tylko jeden spośród nich trafił do Watykanu. Wówczas Bóg usłyszał wypowiedziany jego drżącym głosem: to Chrystus. Przeleciała wieść przez świat i wszystkich zdziwiła, że Ojcem Świętym jest nasz brat. Kardynał Karol Wojtyła dzwonił w watykański dzwon. Polak na Piotra tronie. Opuściłeś swój dom rodzinny, swoją ziemię i ojczyznę. Jak Chrystus opuściłeś kochaną matkę. Stałeś na czele stolicy apostolskiej, tam w Watykanie daleko od nas, daleko od najbliższych. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoń. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrza kościołów on powymiata, oczyści sień. Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień. Przyszedł do nas od Boga, przyniósł nadzieję, miłość i wiarę. Rozbudził w nas to, co najszlachetniejsze. Dodał sił w trwaniu niezłomnym, łagodził niepokoje, uciszał występnych, wskazywał drogę. Przypomniał dzieje, tłumaczył zdarzenia i wspierał w zwątpieniu. Uczył grzech odróżniać od dobra, uczył jak słuchać, gdy mówił. On walczył słowem, oddalał od zła, był drogowskazem wśród krętych dróg. Nauczył nas, jak trzeba kochać, a wszystko po to, by człowiek dla człowieka był bratem.
takiego jeszcze nie było niestrudzonego pielgrzyma, że go choroby nie zmogły, nie odstraszały głód, mróz i zima. Szedł zmęczony po świecie, Bogu nas wszystkich powierzał. Jeszcze na świecie nie było tak żarliwego papieża. Cały oddany był Maryi, ona pragnienie wszczepiła, aby nie ustał w pielgrzymce, codziennie wzmacniała go w siłach. Tak szedł jak pielgrzym po świecie, na biedę i krzywdę otwarty, by przed zagładą świat bronić i panoszącym się czartem. Splecione palce, dłonie złączone, usta zamknięte, spuszczona głowa. Tak Ojciec Święty modlił się co dzień, modlił się za nas, by Bóg od zguby nas zachował. Modlę się Boże żarliwie, modlę się Boże serdecznie, za krzywdę upokorzonych, za smutek niezrozumiałych, za obrażonych, wyśmianych, za słabych i gnębionych. Za wszystkich mieszkańców świata! Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba. Niech przyjaźń się słońcu złoci, niech ziemia zbliża się do Boga, by każdy był dobry jak chleb, by głodni na nas czekali, wstające naszego serca. Niech płomień miłości się pali, byśmy umieli w przyszłości w gwarze wieczornych pacierzy w sens rozmowy z Jezusem tak jak dziś uwierzyć i zawsze mogli być wierni idei papieża Polaka, co sercem jak dzwon Zygmunta nasz czas odmierza. By uczcić papieża trzeba dobrać słowa, by prawidłowa była zawsze słów wymowa o jego wielkości i pracy codziennej, o jego wysiłku, miłości niezmiernej. Dlatego co dobre i co sprawiedliwe, co oznacza prawdę i to co uczciwe, pracowite życie naszego papieża, bo on nieustannie do pokoju zmierzał, wołał o sumienność, prosił o uczciwość, wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość. Tę wielkość papieża dobrocią się mierzy. Bo dobro na wielkich jak Paweł II należy. Umiłowany Ojcze Święty, świeć nam przykładem swojego męstwa, bądź nam wzorem pracy i modlitwy, sensem cierpienia i koroną zwycięstwa. Wpatrzony w oblicze Matki Boga, szedłeś po ziemi się dziarno i zbierasz plony w blasku chwały. Ty ukochałeś Zbawiciela, Króla pokoju i miłości. W cierpieniu Go naśladowałeś, teraz żyje z Nim wieczności. Pierwsze męcze, pierwsze smutki, winna.
Święty zostawił dział piękne i ważne słowa. Są dla nas jak zadanie, które mamy wypełnić. Są dewizą, jak piękniej, godniej i treściwiej żyć. To testament zostawiony nie tylko nam, lecz także następnym pokoleniom. Najpiękniejszym utworzeniem dziedzictwa świętego Jana Pawła II są żywe pomniki ludzkich serc i stałe wezwanie dążenia do świętości. Święty był zawsze uśmiechnięty.
tłum ludzi wokół siebie miał, który uważnie słuchać go chciał. Dobro w sercu swoje chował, które od siebie wszystkim darował. Całe życie szukał nas, a gdy przyszedł czas, my przybyliśmy do niego, by wesprzeć bliskiego swego. Czy w cierpieniu, czy w chorobie, zawsze z nami pragnął być, by przybliżać Słowo Boże tym, co z Bogiem pragną żyć. Ojciec Święty dźwigał krzyż, jak przedlaty Boży Syn. A dźwigania czemu kres, taki plan u Boga jest. Teraz z nieba już spogląda, jak mocno się staramy, by wypełnić nauki Jego w trudzie życia codziennego. Jan Paweł II był dla nas ojcem, był dla nas bratem. On zaopiekował się całym światem, on pomagał wszystkim żyjącym, on pocieszał ludzi ufających, on pod swe skrzydła przygarniał nas. Widząc teraz jego fotografie i obrazy, wspominamy, jak wcześniej wiele razy przemawiał do nas słowami swoimi. Patrzył na świat oczami radosnymi. Ojcze Święty, który jesteś w niebie, wiedz, że my zawsze będziemy kochać Ciebie. Życie to nieustanna modlitwa. Uczyłeś nas jakiś przez życie,
Przez cały Twój pontyfikat pokazałeś, jakim trzeba być człowiekiem. Nauczyłeś nas, jak trzeba postępować, jak modlić się, by być blisko Boga. Ciągle powtarzałeś, nie lękajcie się, gdy nęka was trwoga. Byłeś największym pielgrzymem, odwiedzałeś wszystkie kraje. Tyś naszym ukochanym rodakiem, a my dumni jesteśmy, że papież Polakiem. Ten biedny, załukany jego lud.
pomógł zrozumieć świat. On nas nauczył nie dzielić ras i wziął pod opiekę każdego z nas. On nas nauczył bezgranicznej miłości, która drogą jest do duchowej wielkości. On nas nauczył radość życia brać i nią świadectwo Bogu swe dać. To przez Jego uśmiechu blask właściwą drogę odnalazło wielu z nas. Dzięki Niemu świat lepszym się stał, bo On sam przykład piękny dał. On lecz nie pozwolił się, bo przecież Chrystus z nami jest. Nauk zostawił puchary niezliczone, które w życie powinny być wcielone.
Nasz papież ukochany, Polak najwspanialszy, patriota najokazalszy, największy ze wszystkich górali, choć nie pasie owiec na hali, ale uczy miłości. Jak nie dać zawładnąć sobą złości, jak się co dnia radować, jak nieprzyjaciół największych miłować, jak w Boga wierzyć i jak najlepiej życie swe przeżyć. Ten papież nasz kochany, przez cały świat tak umiłowany, poszedł już do nieba i teraz pilnuje, aby nikomu nie brakło chleba. I choć żal serca przepełnia, to wiemy, że wola Boża się spełnia i że Jego Duch ciągle nam będzie na każdym kroku towarzyszyć wszędzie. Kiedy Cię nie ma z nami na ziemi, czujemy w sercach wielki ból i tęsknotę, lecz Twoja nauka, modlitwa i wiara są teraz naszymi przewodnikami. Kiedy odszedłeś, naszym pocieszeniem jedynym jest ufność, że teraz jesteś blisko Boga, stoisz w oknie domu Pana naszego i nadal nami kierujesz. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, papieżu, za to, że byłeś i jesteś, za Twoje mądre słowa, za miłość i zaufanie, za wszystko, co dla nas czynisz, na zawsze w naszych sercach pozostaniesz. Dzieli mnie od Ciebie dzisiaj.
wszystko przybrało sens, wszystko wyraźne jest. Pamiętam Ciebie, dobry Ojcze. Dzisiaj zrozumieć życie łatwiej jest, kiedy trafiłeś tam, gdzie mnie. Pan też zaprosi, zbudowałeś fundament, na który wstąpić chcę. Podpowiadasz nadzieję, zaufam całkiem niej. Staję się zupełnie innym człowiekiem, wskoczę z wysokości w nauki Twojej rzekę. Podpowiadasz nadzieję, zaufam całkiem niej. Staję się zupełnie innym człowiekiem, wskoczę z wysokości w nauki Twojej rzekę. Marzę, że spotkałem kiedyś Cię i że zobaczysz mnie. Nasze spotkanie jest realne. Marzę, że już niedługo słowa Twe będą zaczynać nowy dzień i w sobie je odnajdę zawsze. Będę pamiętać, że miłością darzysz mnie, jak dobry ojciec swoje dzieci. Zawsze ludzie już będą wierzyć, że zburzyłeś wszystko to, co złe. Na zawsze, Ojcze Święty, zbudowałeś fundament, na który wstąpić chcę. Podpowiadasz nadzieję, zaufam całkiem niej. Staję się zupełnie innym człowiekiem, wskoczę z wysokości w nauki Twojej rzekę. Zbudowałeś fundament, na który wstąpić chcę. Podpowiadasz nadzieję, zaufam całkiem niej. Staję się zupełnie innym człowiekiem, wskoczę z wysokości w nauki Twojej rzekę. Za Ciebie. Tyś nam przykładem i chlubą narodów, bo życie swe poświęcił ludziom i Bogu. W młodości, a i potem ciężko pracowałeś i nieraz ze zmęczenia na kolana padałeś. I nigdy nas nie zawiodłeś, potrzebie zawsze pomogłeś. Teraz my drogą Twoją ruszamy, bo wielką miłość do Ciebie mamy. Odszedłeś do Boga Wielkiego, by szczęścia zaznać wiecznego. U boku Panienki Maryi miłość odczuć największą, a i co dzień rano wsłuchiwać się w pieśń anielską. Jednak pamiętaj, proszę, że dopóki istnieje życie, w sercach naszych zawsze widnieć będzie Twe oblicze. Gdy w oku zabłyśnie, kiedy czuję się źle, wiem, że Ty jesteś przy mnie i zawsze wspomożesz mnie. Jesteś moją podporą, spokojnym portem w sztormowe dni. Czuję, że jest mi łatwiej, gdy przy mnie stoisz Ty. Co mogę dać Ci dzisiaj? Obietnice, modlitwę, słowa, świadomość, że Cię kocham. Co dzień bardziej,
od nowa.
tak stare karty Pisma Świętego. A czytasz tak nowe dla Ciebie słowa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jezus zaprasza Cię do swojej świętości. Ciebie słabego i kruchego. Ciebie bez wiary i Ciebie bez miłości. Ciebie nieufnego i Ciebie, który grzeszysz. Zrywa Twoje łzy, Twój uśmiech, Twoją ciszę do świętości w słowie. Spójrz, posłuchaj, to o Tobie. Na swym pokładzie będę przewozić możnych władców. W końcu trzecie z nich powiedziało: chcę rosnąć, aby być najwyższy. Ludzie patrząc na mnie będą myśleli o niebie i o Bogu. Drzewa rosły. W wielu latach z pierwszego drzewa zostały zrobione żłoby dla zwierząt. Postawiono je w stajni i napełniono sianem. To wcale nie było to, o co drzewo się modliło. Z drugiego drzewa zrobiono małą łódkę rybacką. Skończyły się jego sny o staniu się potężnym statkiem. Trzecie z nich zostało pocięte na wielkie belki i pozostawione w ciemności. Każde z drzew czuło się zawiedzione, aż do czasu.
spłynął. Grupa ludzi wybrała się na połów w łódce zrobionej z drugiego drzewa. Została już napisana. Każdy dzień jak kolejna karta. Każda chwila, począwszy od chrztu, dzięki wielkiej wierze jego rodziców, prowadziła go prostą, ale bolesną drogą do świętości. 2 kwietnia 2005 roku zamknął Bóg Księgę Życia Wielkiego Człowieka. Księgę Życia trudnego, ale pięknego, popisanego miłością. Są 4 Ewangelie. Piątą pisze każdy swoim życiem. Warto zadać sobie pytanie, czym wypełniona by była moja księga życia, gdyby teraz przywołał mnie Pan?
Jezus poprzez Jana Pawła II mówi: nie lękaj się, świętość to przeżywanie życia ze mną. Tak naprawdę to ja niosę Twój krzyż, Twoje codzienne obowiązki. Daj mi rękę, ja poprowadzę. Zaufaj. Każdemu z osobna za to, że jesteście Państwo z nami, za to, że wspieraliście nas i pomagali przygotować dzisiejszą uroczystość. Dziękuję tym, którzy przysłali do nas listy, kiedy nie mogli być tutaj. Pani Renacie Butryn, poseł na Sejm oraz pani Joannie Chowaniec, dyrektorowi Liceum w Grudniku nad Sanem. Słowa wsparcia i życzenia są dla nas niezmiernie ważne. A ja w imieniu pani przewodniczącej Rady Rodziców zostałam upoważniona do przekazania naszym małym artystom słodkiego co nieco. Bardzo proszę, wyjdźcie jeszcze raz. Widzieliśmy, zaśpiewaliśmy, przedstawiliśmy, wszystko co nam w duszy grało. To, czym chcieliśmy się dzielić. To, do czego zobowiązywał nas tak wielki patron. Patron, dla którego dzieci i młodzież były zawsze nadzieją i przyszłością świata. I dla nas, całej szkolnej społeczności też tak jest. To nasza duma, to nasza radość, to nasza przyszłość, to wasze dzieci. Wydano taką figurkę Ojca Świętego Jan Paweł II Błogosławiący. Ponieważ była wydana jeszcze przed kanonizacją, po beatyfikacji, dlatego
niech ten papież, który tak wznosi dłoni i błogosławi, będzie również w szkole jego imienia. Ostatnio, kiedy byłem w gimnazjum, też na temat papieża była mowa. Udało mi się z nim jeszcze tę figurkę dać na ręce dyrektora. On tak popatrzył na to, mówi: bardzo piękna malutka, bardzo piękna, Ojcze Święty błogosławi. Mówi: ja sobie zastanowię, gdzie to miejsce zrobić. Mówię: proszę wypisać na tym kanonizację. Ale chodzi o to, żeby ten papież, poświęcona figurka, obejmował wszystkich tam, żebyśmy też mogli spojrzeć w oblicze Ojca Świętego. Podaję to, trzymając w dłoni, którą Ojciec Święty na Watykanie niegdyś jedną i drugą dłonią chwycił, tą moją prawą dłonią. Czuję, że w tej chwili spogląda na nas i chcę właśnie, abym tą dłonią przekazał jego figurkę dla naszej szkoły. I ponownie historia zakreśliła koło. Przy okazji nadania imienia szkole od księdza Edwarda Fraluszkiewicza otrzymaliśmy wspaniały portret, który dzisiaj był razem z nami na scenie, był rekwizytem, a dzisiaj figurka, która będzie równie cenna dla nas. Dziękujemy.